Jak opisuje na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na możliwość skupu kwiatów liczyć może posiadacz co najmniej 50 chryzantem, które są w fazie pełnej dojrzałości i zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek i wskazać liczbę niesprzedanych kwiatów oraz miejsce ich składowania. Dokument trzeba następnie dostarczyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Kwiaty odbiorą organizacje pozarządowe, samorządy oraz inne instytucje publiczne, które zgłoszą się do 12 listopada. Kwiaty nieodebrane do 16 listopada przedsiębiorcy będą musieli oddać firmom przetwarzającym odpady i tylko protokół z oddania pozwoli uzyskać pieniądze z rządowego programu. Po piątkowej decyzji dotyczącej zamknięcia cmentarzy w całym kraju organizowane były różnego rodzaju akcje dla sprzedawców, którzy nie mogą sprzedać swojego towaru. Ze wsparciem ruszyli mieszkańcy, którzy kupowali kwiaty do domu, na balkon czy do ogrodu. Pomoc zaoferowało też wiele samorządów. W Gorzowie sprzedawcy mogą liczyć na zwrot opłat targowych. Władze miasta zadeklarowały też, że uwzględnią ich sytuację w powstającym kolejnym miejskim pakiecie wsparcia przedsiębiorców.